sam pomysł w sobie jest bardzo fajny, atrakcyjny. Natomiast bardzo często ja, jak i również moi nauczyciele, stoimy przed rodzicami i nie wiemy, co powiedzieć, ponieważ jak gdyby nie znamy szczegółów. Dzisiaj tylko słyszymy, że będzie. Jedno też takich pytań, może niepopularne, ale jednak bardzo ważne. Mianowicie rozumiem, że jak Państwo byście przejęli funkcję prowadzenia tej szkoły, to również zmienią się wszystkie umowy, jeżeli chodzi o pracowników administracji obsługi nauczycieli. Czy rozumiem dobrze? Tak. Czy rozumiem, że w tym momencie karta nauczyciela odchodzi na bok, tak? Karta nauczyciela odchodzi na bok. Tak. Dobrze. Mówił Pan też o tym, że te badania lekarskie będą w klasie trzeciej. Coś tu jest nie tak, dlatego że w momencie, kiedy uczeń przystępuje do nauki zawodu, musi mieć zdolność. Takie są dzisiaj przepisy prawa światowego. To jakaś może jest mała niespójność, ale jednak chyba bardzo. Lekarskie normalnie, tak jak dla danego zawodu kształcenia, czyli wskazane przychodnie zawodu. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Otóż we wszystkich dostępnych mediach zarówno nasi uczniowie, którzy już są uczniami tej szkoły, znaczy rodzice, nauczyciele, nie mogą doszukać jak gdyby informacji o Państwa działalności. Jedyne, co odkrywamy, to właściwie to, że jesteście Państwo spółką z o.o. i to wszystko. Myślę, że bardzo byłoby ważne i warte to, żebyście Państwo troszkę dokładnie się opisali, żebyśmy jednak mogli rodzicom przekazać dokładniejsze informacje, bo dzisiaj właściwie nie możemy za bardzo cokolwiek konkretnego powiedzieć.